Zapraszam do obejrzenia nowego filmu z cyklu Travel Fan Podróży, tym razem z Maroka. Poznajmy razem świat. Zobacz cuda przyrody oraz malownicze piękno magicznego marokańskiego południa w filmie Travel Fana pod tytułem Wśród Kasb i Ksarów. Travel Fan prezentuje film Maroko wśród Kasb i Ksarów. Bogactwo wielowiekowej kultury, baśniowe Mediny, tajemnicze Kasby, tętniące życiem arabskie targowiska, cuda przyrody, wypełnione daktylowcami pustynne saharyjskie oazy, malownicze plenery skalistych gór Atlasu, przepastne kaniony oraz niepowtarzalne pustynne zachody słońca oglądane z perspektywy karawany wielbłądów, a także szaleńcze jeep safari po bezdrożach Sahelu, to tylko niektóre z atrakcji, które czekać będą na przybywającego tu wędrowca. Wyjątkowe warunki naturalne, niemal nieustannie operujące słońce oraz brak masowej turystyki sprawiają, że w tutejszych plenerach nakręcono wiele kinowych hitów. Fani dziesiątej muzy bez trudu odnajdą znane im z filmowych produkcji przepiękne plenery Ben-Hura, Klejnotu Nilu, Asterixa i Obelixa, Gladiatora czy też sceny z Gry o Tron. Trasa naszej filmowej podróży wiedzie najbardziej malowniczymi szlakami marokańskiego południa. Piękne dziewicze krajobrazy, zadziwiające architekturą gliniane kasby, czy też wdzierające się w saharyjskie piaski gaje palmowe, to wrażenia, które na długo pozostaną w pamięci łowców przygód. Crème de la crème naszej podróży to jakże różniący się od reszty poznanych miejsc wielobarwny, kosmopolityczny Marrakesz. Tu, wśród straganów oraz gar kuchni słynnego Jami El Fna, ujrzymy różnej maści kuglarzy, berberyjskich opowiadaczy legend, zaklinaczy wężów, samozwańczych uzdrawiaczy, a także wybijające ogniste rytmy rodzime zespoły muzyczne. Poznajmy atrakcje marokańskiego południa. Poczujmy klimat przygody. Maroko wśród kasb i ksarów. Travel Van. Poznajmy razem świat. Podnóża Atlasu Wysokiego położony jest Taroudant. Tu rozpoczynam swoją przygodę z marokańskim magicznym południem. Słynące z majestatycznych chmur w miasto zwane jest często Małym Marrakeszem. Zwieńczone krenerzelami oraz poprzetykane wieżami mury ciągną się przez około 6 km. Wzniesione między XVI a XVIII wiekiem miały za zadanie ochronę dawnej stolicy sułtanatu dynastii Saadytów. W miejskie mury wpisany jest Palais Salam, pełniący niegdyś rolę siedziby możnowładcy. Obecnie jako kompleks hotelowy zachwyca gości swoim przepychem. W trakcie wizyty podziwiać można piękne zdobienia ścian oraz stylizowane meble. Dostępne do zwiedzania pomieszczenia doskonale oddają dawną rangę siedziby. Przebywając tu można poczuć się niczym w baśniach z Tysiąca i Jednej Nocy. Nierozerwalną część dawnego pałacu stanowi uroczy ogród. W kulturze islamskiej ogród pojmowany jest jako ucieleśnienie raju. Muzułmański ogród to okolona murem przed niepowołanymi oczami osób postronnych zamknięta przestrzeń. Arabski ogród szczyci się ogromną różnorodnością roślin. Ma wzbudzać emocje, oddziaływać na ciało oraz duszę. Z racji gorącego klimatu jest oazą cienia i spokoju, gdzie obsypane owocami drzewa sąsiadują z gęstwiną zieleni oraz zachwycających kwiatów. Pałacowo-hotelowy ogród to iście rajskie miejsce wypoczynku. Czas zmierzyć się z marokańskim słońcem, którego na placu As-Sarak jest pod dostatkiem. Aby nieco uniknąć jego promieni, spacer po Medinie najlepiej rozpocząć od wizyty na tutejszym suku. Króluje tu przysłowiowe mydło i powidło. To miejsce zaopatrzenia miejscowych w towary codziennego użytku. Wędrówka wśród bazarowych straganów dostarcza nie lada atrakcji. Życie bazaru to także okazja do podejrzenia miejscowych podczas ich codziennych zajęć. Otaczające plac jadłodajnie czekają na amatorów spróbowania miejscowych potraw. Spokojny, nieprzepełniony turystami Taroudant, pomimo swej bogatej historii, jakoś nie robi większego wrażenia.
oplatające kasbę imponujące mury zaświadczają o dawnej potędze tego miasta, odgrywającego ważną rolę polityczną i handlową na mapie Maroka. Jedziemy na podbój marokańskiego południa. Przemierzana przez nas urodzajna dolina rzeki Sus obfituje w pola uprawne oraz plantacje drzew arganiowych. Bogata w zasoby wodne, jest jednym z najżyźniejszych regionów kraju. Im dalej od cieków wodnych, tym endemiczna sawannowa roślinność zanika, oddając pola jałowym skalnym przestrzeniom Antyatlasu. Rozpościerające się w całości na terytorium Maroka pasmo ciągnie się na przestrzeni około 600 km. Kiedyś w miejscu tym znajdowało się morskie dno, o czym świadczą odnajdywane tu duże ilości skamielin pradawnych stworzeń. Autopromocja. Zostań przyjacielem projektu Travel Van w podróży. Bądź na bieżąco z informacjami. Odwiedzaj media społecznościowe oraz moją stronę internetową. Oglądaj kanał travelfan.pl. Poznaj świat z moimi filmami. Daj suba, lajka, kliknij w dzwoneczek. Nie zapomnij choćby o skromnej donacji poprzez PayPal bądź system SMS Premium. Oglądając filmy Travel Fan w podróży, wiesz więcej. Nietypowe o tej porze roku niedawne opady sprawiły, że okresowe rzeki napełniały się rwącą wodą. Czyżby na naszej trasie znalazło się jakieś przejście w czasoprzestrzeni? Skąd tu reklama amerykańskiej stacji benzynowej? Nic podobnego. Podczas krótkiego postoju trafiliśmy na domorosłe muzeum akcesoriów pozostałych po licznych w tym rejonie planach filmowych. Przed nami Taoirt. Czyste, zadbane miasteczko, jakich tutaj wiele. W większości parterowa zabudowa charakteryzuje się spójnym dla całej aglomeracji kolorem elewacji. Na każdym kroku widać dobrą rękę gospodarza. Wszędzie jest czysto i schludnie. Wbrew powszechnym opiniom, to typowy obrazek charakterystyczny dla Maroka. Generalnie miejsce to niczym by się nie wyróżniało, gdyby nie tutejsza kasba. Wybudowana na początku XX wieku przez lokalnego możnowładcę Ahmeda Achmara. Znajdując się na skrzyżowaniu dróg karawan, była miejscem poboru opłat za ich ochronę na szlaku. Co typowe jest dla tego regionu, obiekt wybudowano z gliny zmieszanej ze słomą. Jego imponujące mury przypominają pałac rodem z baśni z Tysiąca i Jednej Nocy. Nie bez kozery budowla uznawana jest za jedną z najpiękniejszych tego typu w kraju. Na głównym dziedzińcu wita nas armata z okresu francuskiego kolonializmu. Rządzący tutaj ród Glaoui w zamian za utrzymanie pomiędzy plemionami spokoju cieszył się wśród okupantów sporą autonomią. W pałacu mieści się około 300 pokoi. Wyposażone w zdobne kraty, umieszczone nisko okna, mają zapobiegać nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń. Pozbawione wyposażenia, puste przestrzenie imponują z kolei przepięknie intarsowanymi cedrowymi sufitami. Ściany apartamentów zdobią z kolei efektownie malowane kafle Zulajcz. Pomysłowość przeznaczenia zaprojektowanych pomieszczeń zdumiewa. Któż by się tego spodziewał, ale budowniczowie pomyśleli nawet o karcerze dla niegrzecznych dzieci. Do roku 1930 budowla uznawana była za największą kasbę w Maroku. Do czasu odzyskania przez kraj niepodległości w 1956 roku kasba była we władaniu wspomnianej rodziny Glaoui. Obecnie uznawana jest za zabytek marokańskiej kultury. Skąd Egipt w Maroku? Czyżby jakaś pustynna Fata Morgana? Jesteśmy na terenie Atlas Studio w miejscowości Ouarzazate. Do studia przylega hotel Oscar. Miejsce bardzo przyjemne, idealne jako odskocznia od monotonnego krajobrazu oraz nadmiernie operującego tu słońca. Czasem spotkać tu można członków ekip filmowych, a nawet znanych aktorów. Atlas to trzecie po Hollywood oraz indyjskim Bollywood pod względem znaczenia studio filmowe świata. Miasto Ouarzazate stało się sławne, gdy w latach 60. XX wieku w jego pobliżu po raz pierwszy nakręcono hollywoodzki film Lawrence z Arabii. Autopromocja. Zostań przyjacielem projektu Travel Fan w podróży. Subskrybuj, lajkuj i komentuj. Zamów film lub zostaw grosik na PayPalu. Doceniam każde Twoje wsparcie. Travel Fan. Twoje kompendium wiedzy o świecie.
Ulokowane na równinie pomiędzy górami Atlasu Wysokiego a Antyatlasu dysponuje przepięknymi krajobrazami, a zwłaszcza operującym tu 365 dni w roku słońcem. Atlas Studios jest miejscem dla prawdziwych fanów kina. Wytwórnia powstała w 1983 roku za sprawą niejakiego Mohameda Belhmi. Od tego czasu kręcono tutaj wiele znanych na świecie filmów. Wyróżnić tu można takie produkcje jak Gladiator, Mumia, W obliczu śmierci, Kundun, Życie Dalai Lamy, Legionista, Ostatnie kuszenie Chrystusa, Star Wars, Kleopatra, Asterix, Książę Persji, czy choćby Gra o Tron. W wytwórni można podziwiać rekwizyty użyte do tworzenia scenografii w tych filmach. Widzimy tu m.in. samochód oraz autobus wykorzystane w filmie Helikoptery w ogniu, czy też atrapę odrzutowca użytą w Klejnocie Nilu z Michaelem Douglasem. Zachowały się tu także elementy wykorzystane na plany filmu Asterix i Kleopatra. Chętni mogą z kolei przymierzyć się do rydwanu użytego w filmie Gladiator. Nie brak tu także cieszących oko efektownych dekoracji. Większość z nich, zwłaszcza elementy z nowych produkcji, zachowały się w bardzo dobrym stanie. Często przy niewielkich modyfikacjach wykorzystywane są w kolejnych produkcjach. Prym wiodą tu budynki z epoki rzymskiej, bardzo często udające Jerozolimę oraz Ziemię Świętą. Podczas mojej wizyty właśnie przygotowywano plan do nowej produkcji biblijnej o Jezusie. Nieświadomy zakazowi przypadkiem udało mi się nakręcić dekoracje do nowo powstającego filmu. Część tekturowo-glinianych zabudowań ponoć wcześniej stanowiła tło słynnego filmu Mela Gibsona pod tytułem Pasja. Najbardziej zaskakujący jest fakt, że znajdujące się na terenie wytwórni makiety oraz scenografie wyglądają w rzeczywistości jak duże zabawki bądź też tekturowe domki, których zaplecze stanowią drewniane rusztowania. Widząc produkcję filmową od kuchni, zaczyna się doceniać pracę oświetleniowców oraz operatorów filmowych, dzięki którym w filmie mamy wrażenie realności przedstawianych scen. To, że sztuka filmowa to istny pic na wodę fotomontaż, przekonać się można podczas zwiedzania scenografii do filmu Kundun – Życie Dalai Lamy. Tybet w Maroku był zarówno tańszy, jak też z racji trudności politycznych łatwiejszy do zrealizowania niż w oryginale. Na potrzeby produkcji ponad 6 miesięcy budowano tu dekoracje. Ostatecznie w samym filmie wykorzystano jedynie około 10 minut zrealizowanego tu materiału. Kino pełne jest sztuczek oraz trików. Proszę bardzo, zobaczcie z tej strony, jak to wspaniale wygląda. Magia kina robi swoje. Tuż obok, wyglądający na magazyn z pstrokatą fasadą budynek, mieści w środku wnętrze egipskiej świątyni. Barwne kolory, piękne zdobienia oraz mnogość detali zachwycają. Można się tu poczuć niczym w Luksorze. Budowniczowie drobiazgowo odtworzyli realia okresu faraonów. Trudno mi powiedzieć, na ile precyzyjne są uwidocznione tu malunki oraz napisy, ale to, co można tu zobaczyć, robi na zwiedzającym laiku ogromne wrażenie. Tematyka egipska w Atlas Studio reprezentowana jest dość licznie. W scenografii do filmu Kleopatra uwzględniono nawet basen, gdzie królowa zwykła kąpać się w mleku. Aleja Sfinksów z głowami baranów, choć nieco uproszczona w swoim wyglądzie, doskonale udaje egipski pierwowzór. Bezchmurne, błękitne niebo, intensywnie operujące słońce sprawiają, że tutejsze plenery doskonale oddają klimaty rodem z nad Nilu. Ot, dusza raduje się na widok tych wszystkich cudów ze świata dziesiątej muzy. W oddali na pustyni swym rozmachem kuszą zarysy scenografii do filmu Gra o Tron. Chętnie by się je zwiedziło, ale czas nagli. Pora ruszać w dalszą drogę. Ruszamy w dalszą drogę. Przed nami surowe, wypalone słońcem górskie pustkowie masywu Dżelsarcho. Księżycowy krajobraz tworzą powulkaniczne grzbiety poprzedzierane głębokimi dolinami. Ułożone poziomo warstwy górotworu zadaszone są płaskimi szczytami. Widoczne na trasie przejazdu krajobrazy to absolutny marokański must-see dla kolekcjonerów pięknych widoków. Pnąca się wciąż wyżej i wyżej dobrze utrzymana asfaltowa droga, co róż tworzy agrawki oraz serpentyny.
Niebywałe, cudowne krajobrazy można podziwiać z przycupniętych na trasie tarasów widokowych. Kontemplując bajkowe panoramy, należy oddać pokłon matce naturze. Tylko ona potrafi wykreować coś tak niebywale pięknego. Przywykły do miejskiego życia Homo urbanicus wobec takich przestrzeni wydaje się nieco zagubiony. Surowe, piękne, niebywałe to tylko niektóre z określeń, jakimi można opisać podziwiane widoki. Pozbawione roślinności skalne rumowiska tworzą krajobraz surowy, który po dłuższych oględzinach mógłby się wydać nieco senny i przygnębiający. Świadomość sąsiedztwa głębokiego kanionu oraz nieustające zakręty trzymają jednak nieco w napięciu. Przed nami przełęcz Tizini Tinifint, skąd podziwiać można zapierającą dech w piersiach panoramę na wąwóz rzeki Dra. Z wysokości 1693 metrów nad poziomem morza rozpościera się widok na skalisty płaskowyż z widowiskowymi formacjami skalnymi. Autopromocja. Pamiętaj, zamawiając filmy w wersji płytowej, wspomagasz powstawanie kolejnych filmów z cyklu Travel Fun w podróży. Dojechaliśmy do niewielkiej miejscowości Agdas. Z górujących nad miasteczkiem ruin starej kasby roztacza się panorama na okolice. Jej najpiękniejszym fragmentem jest widok na górę Dżbel Kisane, u której podnóża roztacza się cudowna zieleń oazy palmowej. W języku berberyjskim Agdas oznacza miejsce odpoczynku. Kiedyś bowiem był tu punkt przystankowy karawan na trasie z Marrakeszu do Timbuktu. W domach wzdłuż głównej ulicy, w których dziś znajdują się liczne sklepiki, zatrzymywali się niegdyś uczestnicy pustynnych wielbłądzich konwojów. Punktem centralnym miasteczka jest Grand Palace, na którym w czwartki odbywa się targ. Warto zatrzymać się tu na chwilę, aby w jednym z lokali posmakować typowej marokańskiej miętowej herbaty. Wyjeżdżając z miasta, krajobraz robi się bardziej łagodny. Droga ciągnie się tu przez rozległą rzeczną dolinę, porośniętą gajami palmy daktylowej. Dolina zasilana jest wodami wspomnianej rzeki Dra, należącej do najdłuższych w Maroku. Liczy sobie bowiem około 1150 km. Jej źródeł należy szukać w Atlasie Wysokim, a ujścia w Oceanie Atlantyckim. Sama dolina rozciąga się na powierzchni około 23 tysięcy km², a jej około 100-kilometrowy odcinek zwany jest Szlakiem Tysiąca Kasby. Nie tylko kasby, ale także ksary stanowią niepowtarzalne kulturowe dziedzictwo tych ziem. Ksar Tisirgat to jedna z takich ufortyfikowanych wiosek. Obronny charakter ksaru wynika z jego konstrukcji. Jest otoczony murem wysokim na 5 metrów i posiada 13 wież obronnych. Pochodzi z XVI wieku. Po dzień dzisiejszy, jak przed setkami lat, żyją tu ludzie. Wzdłuż muru wiedzie wąska, okalająca ksar uliczka. Zwarta zabudowa to nie tylko aspekt strategiczny, ale także ochronny. Plątanina ulic wprawia bowiem w dezorientację nieproszonych gości. W sercu fortyfikacji znajduje się interesujące Muzeum Sztuki Tradycyjnej Doliny Dra. W kilku salach zgromadzono tradycyjne stroje i biżuterię, a także różnorakie narzędzia. Niektóre, choć prymitywne, są używane do dziś. Sporą ich część stanowią narzędzia rolnicze, bądź też urządzenia związane z rolnictwem, a przede wszystkim z przetwarzaniem oraz składowaniem żywności. Muzeum pozwala nam odkryć, jak żyli dawni Berberowie, a także poznać trudy i problemy egzystencjalne, z jakimi w dalszym ciągu przychodzi się zmagać mieszkańcom tej ziemi. Część ekspozycji poświęcono wyrobom użytkowym miejscowego rzemiosła, a zwłaszcza wykonującym je profesjom – kowala, kuśnierza, tkacza oraz garncarza. W ksarze działa nawiązujący do berberyjskiego stylu życia hotel Kasba Zivana. Chętni mogą spędzić tu noc, chłonąc klimaty marokańskiego południa. Skromne pokoje utrzymane są w rustykalnym stylu tradycyjnej warownej architektury. Po mniej więcej 8 km jazdy docieramy do miejscowości Zagora. Miasto, choć niewielkie, jest siedzibą władz prowincji. Nie wyróżnia się niczym szczególnym, jest za to doskonałym punktem wypadowym na pustynię. W języku berberyjskim miejsce to oznacza bliźniacze pagórki, czyli tak jakby marokańskie Twin Peaks.
symbolem Zagory jest wielbłąd. Jak głoszą informacje, stąd do słynnego Timbuktu jest tylko 52 dni marszu w karawanie. Oddech pustyni mamy zatem niemal w zasięgu. Życie na obszarach pustynnych do najłatwiejszych nie należy. Egzystencja nomadów oraz ich zwierząt w głównej mierze uzależniona jest od zasobów wody. Życiodajna H2O jest tu na wagę złota. Zapewnieniu dostępu oraz stałej dostawy wody służy specjalny podziemny system zwany Hetara. Ciągnący się po horyzont system studni wygląda niczym robota jakichś gigantycznych kretów. Przenikająca do gruntu woda tworzy podziemne cieki. Aby dostać się do wód gruntowych, trzeba wykopać podziemny kanał odprowadzający. Czasem może on sięgać nawet 15 km długości. Średnio co 10 metrów drąży się w powierzchni otwór, który może być studnią albo szybem technicznym. Właśnie zwiedzamy jedną z takich studni. Autopromocja. Poznajmy razem świat, jego piękno i mieszkających w nim ludzi. Niech filmy z podróżniczej serii Travel Fun inspirują Was zarówno do bliskich i dalekich podróży. Travel Fun. Adventure starts here. Rządkiem wchodzimy do kamiennej rotundy i dalej w ciemne korytarze. Po środku jednego z nich widać u góry spory otwór. W jego górnej części na kopcu umieszczono kołowrót. Każda z istniejących tu studni to własność jednego klanu, zarządzającego dystrybucją zasobów oraz konserwacją systemu. Tak było jeszcze w wielu miejscach do połowy XX wieku. Dziś Khetary zastąpiła państwowa sieć wodociągowa. Nie oznacza to jednak, że pustynne studnie przestały odgrywać jakąkolwiek rolę. Z pojedynczych ujęć nadal korzystają nomadzi wypasający kozy i wielbłądy. Odnawialne podziemne zasoby wody pod Saharą stwarzają możliwości rozwoju irygacji ziem uprawnych w obrębie oaz. Spływająca z Atlasu rzeka Dadis malowniczo wrzyna się w górskie zbocza, tworząc żyzną dolinę. Zaklinowany pomiędzy dwa pasma górskie Tinegir jest centrum jednej z najpiękniejszych oaz południowego Maroka. Miejsce to bujnie rozwija się dzięki skomplikowanemu systemowi nawadniającemu, na który składają się liczne kanały irygacyjne. Poza obficie występującą w tym rejonie palmą daktylową, uprawia się tu m.in. oliwki, granaty oraz migdałowce. Okoliczne pola zdominowały natomiast zboża, warzywa, a także rośliny pastewne. Najbardziej swoją ilością imponują jednak daktylowce. Ich skupiska ciągną się tu na odległości 48 km, w najszerszych miejscach sięgając około 4 km szerokości. Na obrzeżach oazy znajdują się ruiny starej kasby. Budowla w swym założeniu powstała dla załogi strzegącej karawan. Dziś dumna forteca zmienia się powoli w stertę gruzu. Stawiane z niewypalonych glinianych cegieł uzupełnionych drewnem i kamieniami budowle nie należą do zbyt trwałych. Zarówno domy, jak i mury obronne wymagają nieustannych napraw. Glina nie jest bowiem odporna na działanie wilgoci, zatem w miesiącach obfitujących w opady deszczu fundamenty często bywają podmywane, co zagraża stabilności całej konstrukcji. Kolor gliny sprawia, że tutejsze kasby, jak i ksary doskonale wtapiają się w otoczenie, stając się mniej widoczne dla potencjalnych wrogów. Przejażdżka przez dolinę dostarcza przepięknych widoków. To atrakcja sama w sobie. Wzdłuż drogi przez kilkanaście kilometrów ciągnie się przepiękna oaza, której zieleń kontrastuje z mocną czerwienią górujących nad nią wypalonych słońcem skał. Żyzne, pełne zasiewów grunty chronione są przed palącym słońcem bujnym płaszczem palmowych pióropuszy. Najbardziej malowniczym miejscem jest kilkusetmetrowy odcinek, w którym wąska droga i płynąca tuż obok rzeka otoczone są z dwóch stron ogromnymi pionowymi skalnymi ścianami. Wąwóz rzeki Todra otaczają wysokie na 300 metrów strome ściany. Jest najczęściej odwiedzanym przez turystów wąwozem w południowym Maroku.
kanion ma kilkaset metrów długości. Najciekawszą i najbardziej obleganą częścią wąwozu jest wąska szczelina znajdująca się pomiędzy pionowymi, monumentalnymi skałami, u których stóp płynie lodowata rzeka. Todra nigdy nie wysycha, zatem często można tu spotkać idące do wodopoju stada zwierząt. Piekące słońce nie jest tu tak mocno odczuwalne, a bijący od wody przyjemny chłód pozwala nieco odpocząć od trudów podróży. W tak niespotykanych okolicznościach przyrody smakowitym przerywnikiem może okazać się wyborna kefta z sadzonym jajkiem. Sycąc żołądek, sycę zarazem me oczy pięknym widokiem zieleni palm na tle mieniących się pastelowymi odcieniami bloków skalnych. Autopromocja. Spodobał się Tobie film? Pomóż rozwijać mój kanał. Daj lajka, suba, nie zapomnij też o kliknięciu na dzwoneczek. Wesprzyj też drobną dotacją poprzez SMS Premium bądź system PayPal. Travelfan.pl. Twój ulubiony kanał na YouTube. Ciągnące się kilometrami plantacje daktylowców oraz przepiękne górskie krajobrazy z przycupniętymi tu i ówdzie malowniczymi miasteczkami to jest coś, co charakteryzuje przemierzaną właśnie Dolinę Dades. Powszechnie nazywana bywa Doliną Róż albo też Doliną Tysiąca Kasb. Główna jej część zaczyna się w miasteczku Boumalne du Dades. Położone na skraju pustynnego płaskowyżu zachwyca efektownymi widokami na dolinę. Nagle soczysta zieleń ustąpiła miejsca beżowym odcieniom kolorów pustyni. W zamierzchłych erach miejsce to było dnem pradawnego morza, o czym świadczą znajdowane tu skamieniałości morskich zwierząt. Migoczący w oddali błękit to zbiornik wodny Barasz. Zaporę na rzece Fis wraz z akwenem wybudowano na zlecenie króla Maroka, by poprawić gospodarkę wodną kraju. Dzięki nawadnianiu tutejszy areał uprawny uległ potrojeniu. Przed nami ufortyfikowana osada Ait bin Hadu, położona na zboczu wzgórza nad porośniętymi palmowym gajem brzegami rzeki Ouarzazate, jest prawdopodobnie najsłynniejszym ksarem w Maroku. Ksar idealnie wpasowany jest kolorystyką do reszty otoczenia. Trudno ustalić, kiedy dokładnie powstał, chociaż wiadomo, że musiał istnieć w XVI wieku. Ze względu na swoje położenie między Marrakeszem a Ouarzazate miał w przeszłości duże znaczenie jako punkt handlowy na trasie karawan. Zwiedzany ksar stanowi tradycyjny typ zabudowy prasaharyjskiej, a także doskonały przykład architektury południowego Maroka. Domy skupiają się tu wewnątrz murów obronnych, wzmacnianych narożnymi basztami. Przełomowy moment dla osady nastąpił w latach 60. XX wieku, gdy postanowiono wykorzystać opustoszałe miasteczko do nakręcenia filmu Lawrence z Arabii. Na przestrzeni kolejnych lat reżyserzy odnajdywali tu wymarzoną scenerię dla swych dzieł. Mawia się, że Ait bin Hadu jest najbardziej filmowym ksarem Maroka. Piękna sceneria stała się tłem wielu filmów. Najbardziej znane powstałe tu produkcje to m.in. Klejnot Nilu, Gladiator, Aleksander, Babel oraz Gra o Tron, gdzie podretuszowany ksar udawał miasto Yunkai. Na samym szczycie Kasby znajdują się ruiny dawnej warowni. Roztaczające się stąd widoki na okolice są iście godne uwiecznienia w filmie. Dawniej ten doskonały punkt obserwacyjny ostrzegał mieszkańców przed nadchodzącym zagrożeniem. Ciekawostką jest tu fakt, że poszczególne domy i niższe piętra Kasby powstawały od szczytu do góry, a nie jakby się mogło wydawać od jej podnóży. Ze względu na malowniczość oraz architektoniczną niezwykłość tego miejsca w 1987 roku ksar Ait bin Hadu wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Nie tylko tropiący ciekawostki fani dziesiątej muzy, ale także globtroterzy powinni to miejsce koniecznie zobaczyć. Jedziemy na zachód, dawnym szlakiem handlowym. Kiedyś była to wąska ścieżka, dziś piękna i wygodna asfaltowa droga. Kierujemy się w głąb Atlasu Wysokiego, naturalnej granicy między częścią pustynną, a tą będącą pod wpływem Atlantyku. Po łagodnych wzniesieniach zostało już tylko wspomnienie. W
Wypalone słońcem krajobrazy pochłonęły mgły oraz mżawka. Im wyżej, tym temperatura staje się coraz niższa. Przerwa na lunch upływa zatem pod znakiem treściwej, rozgrzewającej zupy bizara, suszonego bobu z dodatkiem oliwy oraz czosnku. Choć to Afryka, w wyższych partiach Atlasu Wysokiego zwykle bywa chłodno. Znajdujemy się na przełęczy Ticzka. Wysokość 2260 metrów nad poziomem morza jest najwyższym punktem naszej podróży. Tutejsze stragany raczej nie przykuwają uwagi. Pominąwszy tą nieistotną atrakcję, wybieram się na krótki rekonesans okolicy. Tizin Ticzka, czyli przełęcz pastwisk, jest najwyższą w Maroku. Rozciąga się na przestrzeni kilku kilometrów. Różnica pomiędzy najniższym punktem przełęczy, a jej najwyższym krańcem, gdzie aktualnie się znajdujemy, wynosi około 170 metrów. Można stąd podziwiać przepiękne górskie panoramy, ze szczytami przekraczającymi 3000 metrów. Drogę zbudowali Francuzi w latach 20. XX wieku w celu strategicznego połączenia Marrakeszu z Ouarzazate. Była to pierwsza asfaltowa droga przecinająca góry. Swego czasu uważano ją za arcydzieło inżynierii drogowej. Bywa, że w okresie opadów śniegu, zwłaszcza po zmroku, droga przez przełęcz jest okresowo zamykana. Zapierające dech w piersiach widoki, zdominowane przez skały dzikie księżycowe krajobrazy, ogromne strome urwiska stanowią o atrakcji usytuowanych na trasie punktów widokowych. Dla podniesienia bezpieczeństwa tranzytu Road Nationale nr 9 obecnie została poszerzona i odremontowana. Jeśli spodobał się Tobie zaprezentowany fragment filmu, zafascynowało Cię niezwykłe piękno oraz interesująca historia południowego Maroka i chcesz obejrzeć całość mojej filmowej opowieści, zamów pełną wersję na DVD bądź Blu-ray. Maroko wśród kasp i ksarów. Polecam serdecznie. دعونا نتعرف على العالم معا ومقابلة الناس. Jeśli spodobał się Tobie film, nie zapomnij o subskrypcji oraz łapce w górę. Wesprzyj mnie w dalszym rozwoju kanału, wysyłając SMS Premium bądź korzystając z systemu PayPal. Możesz też zamówić dowolny film w wersji DVD lub Blu-ray. Dla Ciebie może to bez znaczenia, a dla mnie to bardzo ważne, aby mój kanał mógł dalej się rozwijać i cieszyć widzów. Travel Fan. Poznajmy razem świat. Z podróżniczym pozdrowieniem Rafał Maza. All rights reserved by Travel Fan.